Troszkę bardzo dziękuję za to zaproszenie do tego cyklu wykładów. Chcę powiedzieć, że jest to duże wyzwanie, ale jak przesłuchałem wykłady moich poprzedników w tym cyklu, przyszedłem do wniosku, że jest coś, co łączy wszystkie, jest pewien wspólny mianownik każdego z tych wykładów. Oczywiście każdy z nas przedstawia to, co go pasjonuje, czym się być może aktualnie zajmuje, ale jeszcze ciekawsze jest to, że przynajmniej w mojej opinii, we wszystkich tych wykładach, źródłem tych wykładów, tematyki tych wykładów były pewne niepokoje. Źródłem mojej książki były też pewne niepokoje związane z tym, co się wokół prawa dzieje. Tutaj szczęśliwie zbieg okoliczności, ta nagroda Tadeusza Katarwińskiego przypomniała jego traktat o dobrej robocie, koncepcję prakseologii. No i to, co było inspiracją do tej książki, to pewna konstatacja, że prawo w Polsce, w wszystkich wymiarach tworzenia, przestrzegania, obowiązywania, stosowania i wykładni od paru lat jest przedmiotem bardzo złej roboty. Więc być może ten wykład będzie o tym, jak przywrócić prawo dobrej robocie w rozumieniu Tadeusza Kotarmińskiego. I właściwie wszystkie te wykłady i profesora Sztompki o logice odpowiedzialności, i profesora Kuli o wspólnocie, profesora Wsztackiego i profesor Fuszary. Właściwie wszystkie, jak mówię, dostrzegałem tam pewne niepokój jako źródło inspiracji do tych wykładów. I oczywiście w tym sensie to mój wykład w jakiś sposób stanowi dopełnienie tego, o czym mówiła z jednej strony profesor Wentowska, która mówiła o artefaktach i pewnych takich procesach pozorowanych we współczesnym prawodawstwie i prawoznawstwie. A jeszcze bardziej... Niestety nie udało się połączyć. No dobra, trudno. Słyszymy panią profesor. A jeszcze w większym stopniu chciałem nawiązać do tego wykładu, który miała pani profesor Skąpska na temat nihilizmu prawnego. I w moim przypadku oczywiście powstaje pytanie, pani profesor Łątowska jest cywilistką, a jednocześnie specjalistką prawa konstytucyjnego, sędzią w stanie spoczynku Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Pani profesor Grażyna Skąpska z kolei socjologiem. Natomiast powstaje pytanie, no co w takim razie niepokoi filozofa prawa, bo tym się głównie czuję. To mnie od jakiegoś czasu i nawet dałem temu wyraz w takim jubileuszu profesor Skąpskiej. Pani profesor pewnie pamięta, że tekst, który przygotowałem, dotyczył estetyki prawa, a właściwie pewnego obrazu, który socjologom jest bardzo bliski. To jest obraz Gustawa Klimta, Jurisprudence. Tam jest przedstawiony taki obraz prawa, który bardzo trafił do przekonania na przykład Eugenowi Erlichowi. A potem za pośrednictwem Erlicha został przez Roscoe Pounda upowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Ja nie będę przybliżał tego obrazu oczywiście, ale o tym mówiliśmy, że to jest właściwie wszystko w tym obrazie. Od ideału po okrucieństwo. Tak. I to prawo jest tak rozpięte na tych skrajnych biegunach. Ale natomiast tutaj w tych dwóch wykładach profesor Skąpskiej i moim bardzo symboliczne są plakaty, które państwo przygotowali. Ponieważ motywem przewodnim wykładu pani profesor Skąpskiej o nihilizmie prawnym był pęknięty paragraf, taki mocno rozczłonkowany symbol paragrafu, jako symbol tego nihilizmu prawnego. Natomiast w przypadku mojego wykładu umieściliście państwo kawałek jakiegoś klasycznego frontonu z jedną z najbardziej znanych sentencji łacińskich, którą my prawnicy kochamy, bo ona definiuje nam prawo na bardzo wysokim C. Jus est ars boni et equi. Prawo jest sztuką dobra i słuszności. Więc w tym sensie mój wykład będzie o tym, pani profesor Skąpska pokazywała, jak jest do pewnego stopnia, prawda? Skąd się nawet nie analizowała przyczyn tachonizmu prawnego, tylko jego podstawowe symptomy, które skutkują tym pęknięciem symbolicznym paragrafu. Natomiast mój wykład będzie bardziej o tym, jak prawoznawstwo, jak jurysprudencja, jak nauka prawa powinna
Znaczy, co powinna zrobić, żeby ten paragraf z powrotem skleić? Żeby go z powrotem skleić. Musiałbym parę słów powiedzieć na temat, jak ja pojmuję filozofię prawa. To będzie oczywiście pewne uproszczenie metodologiczne, ale trochę się kieruję tymi takimi słynnymi trzema krytykami z środkowego okresu twórczości Immanuela Kanta. Kant napisał takie trzy podstawowe krytyki: krytykę czystego rozumu, czyli rozumu teoretycznego, krytykę rozumu praktycznego i krytykę władzy sądzenia. Ja się zawsze odsuwałem na bok tą krytykę władzy sądzenia i skupiałem się na tych dwóch pierwszych krytykach, uznając, że filozofia prawa ma takie dwa oblicza, prawda? No, z jednej strony ma to oblicze teoretyczno-prawne podstawową częścią tej filozofii prawa jest teoria prawa, która jest domeną tego rozumu czystego, rozumu teoretycznego, który generalizuje prawo takim, jakie ono jest. Natomiast filozofia prawa sensu stricto, czyli zwana niekiedy etyką prawa, ona się zajmuje prawem takim, jakim być ono powinno. Ale teraz pod wpływem tego zaproszenia, po drodze jeszcze przyszły takie zainteresowania czymś, co nazywam estetyką prawa i stąd ten tekst do książki z okazji jubileuszu pani profesor Graszyn-Skomskiej. No, że w końcu ta trzecia krytyka Kanta, czyli krytyka władzy sądzenia, też powinna znaleźć tu swoje miejsce, bo to jest w gruncie rzeczy dzieło o estetyce, które nie odpowiada tak jak teoria prawa na pytanie, jak jest, a nie tak jak filozofia prawa sensu stricto, czyli etyka prawa, jak być powinno, tylko odpowiada na jeszcze ciekawsze pytanie, a mianowicie, czy jest tak, jak być powinno. Więc wkraczamy w sferę pewnych ocen, pewnych weryfikacji. I tak mi przyszło do głowy, że być może to właśnie socjologia, zwłaszcza w tej warstwie teoretycznej, jest tą dziedziną, o czym wykład profesor Skomskiej mnie dogłębnie przekonał, która w naukach teoretyczno-prawnych jakby dopełnia te dwie perspektywy. Jest próbą odpowiedzi na to pytanie, no, czy jest tak, jak być powinno. Zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w warstwie empirycznej, w sensie badań socjologicznych. Pani profesor Skomska podkreślała też w swoim tym wykładzie, że prawo jest częścią kultury. Więc trudno patrzeć na prawo tak, jak patrzył Kelsen, jako tylko taki pewien usystematyzowany porządek normatywny z jego czystą normą, tą grunt norm podstawową na czele tego wierzchołka, tylko że prawo z punktu widzenia jako zjawisko kultury ma znacznie więcej twarzy, znacznie więcej oblicz. I właściwie książka Minima Juridica jest właśnie o tym, żeby te bardzo różne oblicza prawa pokazać. Mój ulubiony filozof prawa, czyli Gustav Radbruch, też tak ujmował ten problem. Mianowicie uważał, że prawo, cały fenomen prawa i prawoznawstwa jest takim, jest czymś, co jest zawieszone pomiędzy światem natury a światem ideału. No i to jest właśnie świat kultury dla Radbrucha. Ale ostatnio natknąłem się taką, i oczywiście zajęłem się głównie jurysprudencją rzymską. No to jest taki najbardziej klasyczny element naszej edukacji prawniczej, naszego myślenia i prawie to przypomnienie Minima Juridica miało być taką próbą sklejenia tego pękniętego paragrafu, o którym mówiła pani profesor Łętowski, i odejścia od tego takiego artefaktycznego pojmowania prawa w tych pozorach, które nas czasami otaczają. Natknąłem się na taką książkę niedawno wydaną profesora Larego Maya. Nazywa się to Ancient Thought, Justice, Equity, to jest takie ciekawe słowo angielskie, trudno przedobrzeć na język polski, rzadko używane, humanness, co jest czymś innym niż humanitaryzm, czymś innym niż humanizm, ciężko to przełożyć na język polski. Teza tej książki jest bardzo odważna. On wprawdzie analizuje tylko świat antyczny. Larry May jest być może części z Państwa postacią znaną. Poza tym, że on był głównie autorem takich czterech monografii na temat czterech podstawowych, takich filozoficzno-prawnych analiz, czterech podstawowych zbrodni, które legły u podstaw Międzynarodowego Trybunału Karnego, Międzynarodowego Prawa Karnego, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko pokojowi.
On był kiedyś w Krakowie, jak był zjazd, jak był Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, to Larry May miał nawet jeden z wykładów tych takich wiodących, wprowadzających do całego kongresu. I teraz napisał książkę nietypową dla siebie. To jest oczywiście książka, do której historycy mogą mieć bardzo poważne zastrzeżenia, bo to jest taka synteza na bardzo wysokim poziomie abstrakcji. Bo co on robi? Znaczy porównuje ze sobą występujące w tym samym mniej więcej epoce historycznej, z pozoru niezwykle odległe od siebie, systemy prawne. Porównuje, zestawia ze sobą Mezopotamię i Egipt. W drugiej epoce zestawia ze sobą, jeszcze bardziej szokujący sposób, starożytną Grecję i Indię. W trzeciej epoce republikański Rzym Indie, wcześniej starożytną Grecję i Chiny zestawia w tym konfrontacji, przepraszam, zapomniałem. I w czwartej konfrontacji zestawia ze sobą prawo okresu cesarstwa, czyli kodyfikację justyniańską z Talmudem i tradycją prawa judejskiego. I dochodzi do wniosku, że mimo że ogromnych różnic, to było coś, co z punktu widzenia pewnej idei prawa, z punktu widzenia to, co nazwałem minima juridica, coś, co przenika właściwie ideę prawa w każdym z tych systemów. Tam się wszędzie pojawiają trzy idee. Sprawiedliwości, słuszności, no i owej humanis, czyli owej humanitaryzmu właściwie, ale bardzo specyficznie pojętego. No i na końcu konkluduję, w podsumowaniu tej swojej książki, ja nie znałem tej książki, jak pisałem Minima Juridica, ale wnioski są bardzo podobne, że dało tworzyć się pewien szkielet intelektualny idei prawa i że się w takich sytuacjach, a często powtarzam to, przypominam to swoim studentom na wykładzie, im trafia to do wyobraźni. Przypomina mi się taka anegdota z życia Alberta Einsteina, który jak musiał w 1933 roku emigrować, uciekać właściwie z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, to wyglądało na Uniwersytecie Princeton. Jak większość z Państwa zna doskonale realia akademickie amerykańskich uniwersytetów, wie, że każdy profesor ma tam swojego tak zwanego superwizora. To by się w Polsce pewnie też przydało, nam by się też pewnie przydało, który czuwa nad poziomem jego dydaktyki. I opinie, to nie są tylko, to są opinie donatorów, bo to są w większości prywatne uczelnie, a to są także opinie studentów, to znaczy dba się o ten poziom dydaktyki, dokonując tego, tego nadzoru ze strony takiego superwizora. No i ten kontroler Einsteina zauważył, że profesor Einstein daje od 4 lat na wykładach ciągle te same pytania. Nic nie zmienia w tych testach z fizyki teoretycznej, nawet przecinka nie przestawia. No i wywoła go do siebie i mówi: panie profesorze, czy pan jest tak naiwny i sądzi, że studenci sobie tych pytań nie przekazują z roku na rok, w związku z tym tak nie wolno, no to jest sprzeczne z ideą dydaktyki, a zwłaszcza na naszym uniwersytecie. No to Einstein taki zaskoczony mówi: ale o co panu chodzi? Proszę pana, mówi, pytania są te same, ale odpowiedzi się absolutnie i radykalnie zmieniły. No i ja myślę, że z filozofią prawa tak pojętą jest bardzo podobnie, tak? To znaczy Larry May nie chce tworzyć jakiegoś ahistorycznego obrazu, to oczywiście byłby anachronizm, ale jakby pokazuje, że przez te wszystkie epoki starożytności, a ja w gruncie rzeczy w tych imieniu juridika starałem się to także zrekonstruować paradygmatycznie na przykładzie tych par rzymskich, że oczywiście każda, jak twierdził Radbuch, każda epoka pisze na nowo swoją filozofię prawa, ale jednocześnie odpowiedzi się oczywiście zmieniają w tym sensie, ale pytania ciągle pozostają takie same. I problem w tej chwili z tym, o tym mówiła pani profesor Grażyna Skomska, moim zdaniem największy problem z tym nihilizmem prawnym polega na tym, nie to, że się próbuje udzielić nawet jakichś dziwnych odpowiedzi na te pytania. Problem polega na tym, że od tych pytań, które tworzą ów trzon prawoznawstwa i jurysprudencji, się kompletnie abstrahuje, że udziela się jakby tych odpowiedzi w oderwaniu, jakby w próżni od tego, od pytań, które się powinno zadać. No i teraz, żeby się posłużyć przykładem z tej książki, oczywiście jej nie będę streszczał, no ale najbardziej fundamentalny problem, z jednej strony najbardziej banalny, a z drugiej strony najbardziej fundamentalny, to jest to słynne odróżnienie jus od lex, z którego my prawnicy
słyniemy. Ja też posługuję się w tej książce takim przykładem, który jest bardzo bliski socjologom. Socjologowie uwielbiają taką bajkę, napisał o tym habitację przecież pan profesor, nie, doktorat, pan profesor Jan Winczorek, o zagadce 12 wielbłąda, prawda, którym się często posługiwał tą zagadką Niklas Luhmann, a współcześnie Günter Teubner. Ale ja na potrzeb tej książki trochę dokonałem pewnej reinterpretacji tej zagadki, właśnie na potrzeb tego odróżnienia pojęcia jus i lex, prawda, które no, dla nas w języku polskim jedno i drugie oznacza prawo. Natomiast w Rzymie to miało fundamentalne znaczenie, to odróżnienie tego pojęcia w znaczeniu lex, czyli synonimu prawa pisanego, i tego jus, które było wieloznaczne. Było wieloznaczne, bo mogło oznaczać zarówno prawo podmiotowe, czyli na przykład prawo własności. Mogło oznaczać prawo przedmiotowe w zakresie pewnej grupy norm regulujących pewną sferę stosunków społecznych, na przykład jus civile, prawo cywilne. Było synonimem wymiaru sprawiedliwości, bo stąd justicja czerpała swoje źródło słów ze słowa jus, a być może, jak niektórzy twierdzą filologowie, być może odwrotnie. Ale na przykład sędzia, tak? Judex po łacinie, też się wywodził w sensie źródłosłowu od tego słowa jus, więc wyraźnie odróżniali to od siebie te dwa pojęcia, a jednocześnie, ponieważ nie mieli skłonności do filozofowania, nikt nie określili relacji pomiędzy nimi. I to zagadka 12 wielbłąda, no, przeze mnie dla potrzeb tego odróżnienia, jak omawiam to, ten zwrot w jednym z rozdziałów tej książki Jus et Lex, posłużyła mi na określenie relacji, która zachodzi pomiędzy jus et lex. Nie będę przypominał oczywiście zagadki 12 wielbłąda, ale być może to jest tak, że to równanie, ten testament, który tą swoją wolę, którą wyraził umierający szejk, i to rozwiązanie, które dawało prawo ówczesne, kiedy poszli do owego kalifa mądrego, to jest właśnie to lex, prawda? I że to lex jest zawsze takim niedokończonym równaniem. Takim równaniem, do którego trzeba coś włączyć, jakąś nadwyżkę, prawda? W związku z tym ta praca sędziego czy prawnika być może polega zawsze na poszukiwaniu tego 12 wielbłąda, tego, którego dopełni to otwarte równanie i pozwoli na jego ostateczne rozwiązanie. Ale posłużę się w tej książce jeszcze lepszym przykładem, z takich rozważań etymologicznych na temat znaczenia słowa jus. Otóż Izydor z Sewilli na przełomie V i VI wieku naszej ery odkrył, że słowo jus w języku łacińskim oznaczało nie tylko prawo, ale oznaczało także zupę, sos, polewkę. I dokonuje takiej ciekawej interpretacji, że właściwie sędzia, on przede wszystkim sędzia, ale być może prawnik, jest jak ten kucharz. On waży pewną strawę. Ten punkt wyjścia, owo lex, to jest jego podstawowy warsztat pracy, to jest zaledwie bulion. To jest tylko wywar. Niezbyt smaczny, szczerze mówiąc. Żeby powstało na końcu to jus, ta znakomita strawa, musi tam dodać jakieś ingrediencje do tego. Swój intelekt, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje poczucie sprawiedliwości. No szereg różnych rzeczy. No i dopiero na końcu może mu, nie zawsze mu wychodzi, a na końcu może mu dopiero wyjść ta ostateczna potrawa, która jest tym, z tego wywaru lex powstaje owo jus. Drugą sentencją, którą chciałem Państwu przybliżyć z tej książki, jest taka sentencja jus ex injuria jus non oritur. Z bezprawia nie powstaje prawa. Prima facie to zarówno z formuła jus et lex, jak i ta jakby oczywista moralnie sentencja z bezprawia nie może powstać prawo. No, na pierwszy rzut oka są banalne, prawda? Ale jak się wgłębić, jak je gdzieś tam umieścić w jakimś kontekście, zastosować w praktyce, no to się okazuje, że za tym stoją bardzo głębokie treści. I tutaj omawiam przy okazji formuły ex injuria jus non oritur,
przypadek filozofii prawa Ronalda Dworkina, jego integralnej filozofii prawa, ponieważ pewien kazus, w którym zastosowano zasadę ex nihilo ex nolitur, naprowadził go na podstawowe tezę tej jego integralnej filozofii prawa, mianowicie na konieczność odróżnienia w prawie reguł i zasad. Reguły to są takie przepisy, czy takie normy, które się wyczerpują w rachunku zero-jedynkowym. Prawo w większości składa się z reguł, prawda? Z jakichś nakazów, z jakichś zakazów, z jakichś przyzwoleń i zawsze jest to rachunek zero-jedynkowy. Jeśli mamy jakiś nakaz prawny, to albo zachowamy się zgodnie z tym nakazem, albo nie spełnimy swojego obowiązku, poniesiemy jakieś konsekwencje. Jeśli mamy do czynienia z zakazem w prawie, no to albo powstrzymamy się od tego działania, którego nam prawo zakazuje, albo dokonamy takiego działania, też poniesiemy konsekwencje. Podobnie jest w gruncie rzeczy z przyzwoleniami, tylko tutaj mamy większy margines swobody, poruszamy się po pewnej skali i poruszamy się po pewnej skali, która... Zgubiłem wątek, przepraszam, coś mówiłem o regułach. Aha, powiedzmy, skali, którą przyzwolenie nam wyznacza, bo wtedy granice. Jeśli wykroczymy poza te granice, to złamaliśmy warunki przyzwolenia. Jeśli nie, to postąpiliśmy zgodnie z tym przyzwoleniem. Zresztą prawnicy, jak wspomniałem już o tej sentencji Jus et Lex, zaczęła pani profesor od takiej sentencji, którą jeden z posłów wygłosił, dura lex sed lex, prawda? To jest ciekawa historia, bo właściwie żaden współczesny prawnik, to jest sentencja bardzo rozpowszechniona, powszechnie znana i najczęściej opacznie interpretowana, mówiąc szczerze. I najczęściej podwołują się współcześnie chętniej politycy do tej sentencji niż prawnicy. Prawnicy mają bardzo zdystansowany stosunek. Znaczy nie kwestionują samej zasady, tylko kwestionują jej absolutny charakter. Kwestionują demonizację tej zasady z punktu widzenia oceny obowiązywania prawa, bo ona sugeruje, że jakby nie ma żadnych granic obowiązywania prawa w sensie treściowym. Więc chętnie posługują się tą sentencją politycy. Jak coś im się nie uda, uchwalą jakieś głupie, nieracjonalne prawo, no ale które wejdzie w życie, to wychodzą przed kamery telewizyjne i mówią, no dura lex sed lex, no trudno, stało się, skucha. Za chwilę poprawimy, nie przejmujcie się Państwo, za chwilę poprawimy, prawda? Ciekawe jest to, że ta sentencja dura lex sed lex, ja to w tej książce przypominam, ona została sformułowana tak w okresie średniowiecza, ale i dzisiaj my ją używamy w formie takiego wyświechtanego sloganu w gruncie rzeczy, ale tak nigdy nikt nie powiedział. Rzeczywiście taka sentencja się pojawia u Ulpiana w Digestach. On w pewnym momencie pisze o konkretnej ustawie. Durum sed ita lex scripta est. Surowo, ale tak została napisana ustawa. Ale nie pisze o problemie obowiązywania prawa w ogóle, tylko pisze o bardzo konkretnej ustawie. No jest surowa, ale trudno. Tak ją ustawodawca sformułował. Ciekawą historię, mam nadzieję, że nie przekroczę czasu, ale nie wszyscy Państwo może wiedzą, o jakiej ustawie Ulpian mówił. Otóż mówił o takiej ustawie, która zabraniała kobiecie podejrzanej o adulterium, więc o cudzołóstwo, wyzwalania wolnej obywatelce rzymskiej, zabraniała wyzwalania niewolników. A dlaczego zabraniała wyzwalania niewolników? Od momentu, kiedy została postawiona w stan oskarżenia. Ano dlatego, że nie chciano się pozbawić cennego źródła dowodowego. Dlatego, że niewolnika w odróżnieniu od wyzwoleńca bądź człowieka wolnego nie wolno było w starożytnym Rzymie torturować. Natomiast niewolnika wolno było torturować, w odróżnieniu od wyzwoleńca i człowieka wolnego. W związku z tym, ponieważ to najczęściej niewolnik był świadkiem zdrady swojej pani, no to chciano usłyszeć tą prawdę od niego nawet w drodze tortur. I Ulpian mówi, to jest daleko idące ograniczenie prawa własności rzymskiej obywatelki. No ale trudno, tak została napisana ustawa. I tak jak między tym Jus a Lex, tak prawnicy się poruszają po takiej skali. Na jednym biegunie jest ten wyświechtany slogan w postaci dura lex sed lex, prawda? Ale jest drugi biegun tej skali, również znana sentencja, lex injusta, bądź też lex injustissima non est lex. Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem, czy rażąco niesprawiedliwe nie jest prawem.
no nas ciągnie w kierunku tej sentencji, prawników ciągnie w tej sentencji, ona ma taki głęboki wydźwięk moralny, prawda? Bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, żeby każda ustawa była sprawiedliwa, ale my nie wiemy, co mamy z nią zrobić. Znaczy, nie wiemy, jak ją w praktyce, co to znaczy non est lex. Notabene też nigdy nikt tak nie powiedział. To są takie przekształcone w procesie historycznego rozwoju jakieś sformułowania, które nagle przybrały taki kategoryczny wymiar. Bo taka sentencja rzeczywiście się pojawia, notabene nie u prawnika, ale koło świętego Augustyna. Jest takie niewielkie, mniej znane dziełko świętego Augustyna, nazywa się De Libera Arbitrio, o wolnej woli. To jest zbudowane podobnie jak dialog platoński. On tam swoje własne usta wkłada takie zdanie: nam nihil ex esse non videtur, quae justa non fuerit. Nie wydaje mi się, żeby prawem mogło być coś, co nie służy sprawiedliwości. A to nie jest kategoryczna teza non est lex. Nie, nie. Augustyn wątpi. To jest wątpiąca hipoteza. No i my prawnicy poruszamy się tak po tej skali pomiędzy tym dura lex et lex. Jak się za bardzo tam zbliżymy, to nam zarzucają bezduszność, formalizm, przesadne trzymanie się litery prawa i takie różne dziwne rzeczy. Jak się zbliżymy do przesadnie do sentencji lex in justa non est lex, a nam tam z kolei zarzucają arbitralizm, aktywizm sędziowski, wkraczanie w sferę ustawodawcy, no więc równie ciężkie zarzuty. Więc my szukamy taki, trochę się miotając pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, szukamy takiego złotego środka. Ale zawsze jest tak, że jeden z nas ciągnie bardziej ku temu legalizmowi, a innych bardziej ku sprawiedliwości. No więc wracając do Dworkina i tej sentencji ex unia res donoritur, więcej przykładów raczej nie będę sentencji podawał, bo te są jakby najbardziej sygnalne z punktu widzenia tego, o czym chciałem Państwu powiedzieć. Mianowicie natknęła Dworkina na tą sprawę, na to rozwiązanie podziału na reguły i zasady. Część z Państwa to o tym oczywiście wie, ale być może nie wszyscy w naszym gronie są prawnikami, w związku z tym przybliża, o co chodzi. Chodziło o taką sprawę oznaczoną jako Rix contra Palmer. Toczyła się w 1888 roku, więc stosunkowo dawno temu, przed Sądem Najwyższym Stanu Nowy Jork. I była w gruncie rzeczy banalna. Była klasycznym easy case, prosty przypadek. Francis Palmer, bogaty Amerykanin, zmarł, napisał testament, ważny, był przy zdrowych zmysłach, nikt nie podważał ważności tego testamentu, w sensie ani formy, ani treści. I zapisał cały swój majątek swojemu jedynemu wnukowi Elmerowi Palmerowi. I problem polega w tej sprawie na tym, to jest prosty case, prawda? Prawnik ma, sędzia ma stać na straży świętej woli spadkodawcy. Ma realizować wszystkim bezpieczeństwo i pewność prawa. To jest także element sprawiedliwości, dlatego że ten, którego wyznaczył ten testator, ma być tym spadkowiercą. Problem polegał w tej sprawie na tym, że Elmer Palmer był jednocześnie zabójcą swojego szczodrobliwego dziadka. No ale ktoś może zapytać, jakie to ma w tej sprawie znaczenie? On przecież poniósł konsekwencje prawnokarne, prawda? Stanął przed sądem, został skazany na dożywotnie więzienie. A dlaczego nie może siedzieć w tej celi do końca swoich dni i korzystać z majątku zapisanego przez dziadka? A może dziadek mu wybaczył? Ale pewnie Państwo czujecie coś w takiej moralnej intuicji, że w tej sprawie coś nie gra, prawda? Coś jest nie tak. No i ten sędzia też poczuł, który rozstrzygał tą sprawę, że coś tutaj z punktu widzenia, jak mówię, takich no minima juridica, czyli minima moralia, coś tutaj nie gra. No i zaczął drążyć. No bo reguła prawa spadkowego mówiła: słuchaj, masz ważny testament, musisz ten spadek przyznać Elmerowi Palmerowi. No tak, ale on jest zabójcą. Ma czerpać korzyści, ma być beneficjentem swojego niegodziwego, przestępczego czynu. Gdyby polski sędzia stanął przed takim dylematem, to sprawa jest prosta, bo ustawodawca dał mu rozwiązanie. Mamy artykuł 928 KC, który przewiduje, że w takich sytuacjach sędzia może odsunąć zarówno dziedzica testamentowego, jak i ustawowego odziedziczenia, jeśli dopuścił się przestępstwa bądź innego czynu niegodnego wobec spadkodawcy. Ale amerykańskie prawo spadkowe stanu Nowy Jork w 1888 roku nie przewidywało takiej sytuacji. On miał po prostu regułę, którą miał zastosować w rachunku zero-jedynkowym.
zero nie wchodziło w grę, bo miał nakaz prawny, w związku z tym musiał ten spadek przyznać. Ale podrążył. Podrążył i mówi, dobra, ale przecież w prawie, i to podobnie postąpił Dworkin później w tej swojej integralnej filozofii prawa, przecież w prawie są nie tylko reguły, ale są także zasady. One się nie wyczerpują w rachunku zero-jedynkowym, one podlegają pewnej optymalizacji. Jeśli dochodzi do konfliktu pomiędzy regułą i zasadą, to musimy przyznać pierwszeństwo zasadzie w tym procesie optymalizacji. No ale dobrze, ale czy jest taka zasada? Sędzia mówi, eureka, jest. Pisana? Nie, nie pisana, ale od zawsze jest. Ex iniuria ius non oritur. Z bezprawia nie może wynikać prawo. W sensie moralnym po prostu banał, ale w sensie prawnym, jako podstawa pewnej filozofii prawa, to oczywiście banalne oczywiście nie jest. I kończę wreszcie tą książkę takim rozdziałem, w której analizuję koncepcję wewnętrznej moralności prawa Lona Fullera. Bo właściwie to, co Fuller określił jako pewne wymogi, które prawo musi spełniać, moglibyśmy nazwać minima juridica, prawda? To są te podstawy. Co musi się stać, żeby pewien fenomen można było określić mianem prawa? No i Fuller wymienia takich 8 elementów. Znaczy mówi, po pierwsze, prawo musi być ogólne, prawda? Znaczy nie może być konkretno-indywidualne, musi być generalno-abstrakcyjne, musi mieć zastosowanie do jakby większej kręgu podmiotów, a nie do konkretnego Kowalskiego, czasami nieokreślonej liczby podmiotów. No i musi dotyczyć powtarzalnych sytuacji, prawda? Musi mieć charakter normatywny, normy, którą można zastosować w procesie wielokrotnego stosowania. To po pierwsze. Po drugie, mówi Fuller, no prawo w zasadzie nie powinno działać wstecz. Ja tam rozwiewam pewien mit, prawnicy o tym doskonale wiedzą, że zasada lex retro non agit nie do końca jest prawdziwa. To jeśli sięgnąć tylko do jednego z pierwszych artykułów kodeksu cywilnego, to tam jest takie sformułowanie, niniejsza ustawa stosuje się nie stosowana wstecz, chyba że co innego wynika z tej treści. Więc z tego wniosek, że my prawnicy dopuszczamy możliwość retroaktywnego działania prawa, to jesteśmy bardzo ostrożni pod tym względem. To znaczy traktujemy to jako pewien wyjątek, a nie zasadę. Ale w samym fakcie, że prawo działa wstecz, jeszcze nie ma nic złego. Zło zaczyna się wtedy, kiedy na przykład dotyczy określonej sfery, gdzie istnieje bezwzględny zakaz stosowania prawa wstecz. Na przykład zakaz działania prawa karnego wstecz na niekorzyść sprawcy. Tak? Lex severior criminalis retro non agit, tak naprawdę. Dalej mówi nam Fuller, prawo musi być publikowane. Jeśli mamy oczekiwać od obywatela, że ma przestrzegać tego prawa, to musimy podać do wiadomości treść tej normy prawnej, tego nakazu, tego zakazu, tego przyzwolenia. Przecież już tak pisał Tomasz Zakwinu, pisze lex non obligat nisi promulgata. Prawo nie obowiązuje, dopóki nie zostanie opublikowane. Prawo nie może być wewnętrznie sprzeczne. Prawo musi być formułowane w sposób jasny, taki, żeby dotarło do treści przeciętnego człowieka. Nie może być sztucznie komplikowane. Prawo nie może od nas oczekiwać, pisze Fuller, rzeczy niemożliwych. No i wreszcie zadaję ostatnie pytanie. Co to znaczy państwo praworządne? Czy praworządność to jest przestrzeganie prawa przez obywateli? Czy to jest przestrzeganie prawa przede wszystkim przez organy państwa? I odpowiada, zdecydowanie to drugie. Istotą rządów prawa jest to, że organy państwa przestrzegają tego prawa. Więc tworzy mu się taki szkielet praw, które z pozoru wydają się banalne. Ale mój problem z punktu widzenia minima juridica tej książki polegał głównie na tym, że jak zestawiłem te postulaty Fullera, te 8 wymogów, które on formułuje, które nazywa wewnętrzną moralnością prawa, z jurysprudencją rzymską, no to się okazało, że na każdy z tych tez, na każdą z tych tez znajdziemy jakąś łacińską sentencję prawniczą. W związku z tym to nie jest pomysł Fullera. To jest coś,
tak jak ex iniuria ius ad arbitrum. To zawsze było po prostu. To jest coś, co leży jakby w istocie prawa. Coś, co wracając do tej anegdoty o Einsteinie, co musimy zawsze, pytania, które musimy zadać pod adresem prawa, żeby ustalić, czy to jest prawo, czy to nie jest prawo. Różne epoki, w różnych epokach udzielamy bardzo różnych odpowiedzi na te pytania. One nie są, one tworzą pewien minimalny szkielet, który sformułował Fuller, możemy te pytania dalej rozwinąć, ale znowu na każde z tych rozwinięć znajdę jakąś sentencję prawniczą. Więc to jest coś, co tworzy pewien szkielet rozumowania prawniczego. Może na koniec, wracając do wykładu pani profesor Skąpskiej i tej tezy, że prawo jest częścią świata kultury, o której już wspomniałem, to powiem tak, jeśli prawo jest częścią, jeśli odejść od takiego modelu kelsenowskiego, traktowania prawa wyłącznie w kategoriach pewnego uporządkowanego systemu normatywnego i potraktować właśnie prawo jako część świata kultury, no to mamy do czynienia z czymś, jak w innym miejscu nazywałem magicznym trójkątem, prawda, że tą kulturę prawną w tym znaczeniu, kształtowaną przez wieki, jakby kształtują trzy podstawowe elementy. No po pierwsze prawodawca. Żeby było prawo, musi być prawodawca. Bez względu na to, jak go pojmiemy. Drugim trzonem tego dziedzictwa, obok dobrego prawodawstwa, różnego rodzaju kodyfikacji, są sędziowie, jest orzecznictwo. To jest jakby druga część tego trzonu, tego trójkąta. Jeszcze trzecia część to jest doktryna, to są my, profesorowie. Tak ten tekst się mój nazywał. Prawodawcy, sędziowie, profesorowie, magiczny trójkąt. I oczywiście idealny model to jest taki, w którym te trzy elementy pozostają taki homeostatycznej równowadze, jakby w równym stopniu przyczyniają się do tego, co tam wnieść do tego prawa i do tego prawozdawstwa. Przy czym w zależności od modelu kultury prawnej, no to mamy do czynienia z dwoma takimi podstawowymi typami. Mamy do czynienia z typem kontynentalnym, gdzie no, wskutek kodyfikacji, kultura kontynentalna opierała się głównie na kodyfikacji, ten prawodawca zyskuje przewagę, prawda? Pewną przewagę, ale to nie znaczy, że ma uzyskać monopol. Tam też jest miejsce dla sędziów i dla profesorów, oczywiście w zakresie nawet nie tworzenia prawa, ale doskonalenia prawa. Ja to piszę w tej książce o Lordzie Maswit, że właściwie jego główną zasługą, jemu zarzucano nadmierny aktywizm sędziowski i to, że wkracza w rolę ustawodawcy. A przy bliższej analizie jego judykatów, jego orzecznictwa, dochodzimy do wniosku, że to nie jest tworzenie prawa, to jest doskonalenie prawa. To się nazywa w języku angielskim law improvement. No więc są kultury prawne, w którym ten prawodawca zyskuje jakby przewagę. W systemie common law ten porządek jest odwrócony. Tam sąd i ten proces interpretacji i stosowania prawa przez organy sądowe jakby zyskuje pierwszeństwo, ponieważ kodyfikacja nie jest najważniejszym elementem, zdaniem anglosasów, w systemie prawnym. Ale być może mieliśmy taki okres w historii, to jest właśnie klasyczny okres jurysprudencji rzymskiej, klasyczny i poklasyczny, zaczynający się tak od końca prawie republiki, i trwający gdzieś aż do kodyfikacji justyniańskiej, kiedy właściwie tą przewagę miała doktryna. To jurysprudencja właściwie tworzyła, była prawotwórcza, a nie prawodawca, czy nie sędziowie. To był inny układ oczywiście, ale jurysprudencja nagle jawi nam się jako... Więc jak zestawimy te trzy elementy, to mnie oczywiście najbardziej interesuje ten trzeci element. No zwłaszcza z punktu widzenia tych niebezpieczeństw, o których mówiła pani profesor Grażyna Skąpska w swoim wykładzie o nihilizmie prawnym współcześnie. Jaką rolę, ja nie jestem prawodawcą, więc nie wiem, ja nie jestem politykiem, w związku z tym trudno mi odpowiadać za prawodawcę. Nie jestem też sędzią. Zdałem wprawdzie, robiłem aplikację sędziowską, zdałem egzamin sędziowski, ale nigdy nie pracowałem jako sędzia. Więc tak naprawdę wymądrzam się na temat sędziów, chociaż nie do końca, szczerze mówiąc, ale robię to z pozycji filozofa prawa, więc trochę mi więcej wolno. Natomiast jestem profesorem odpowiedzialnym za to,
co wykładam swoim studentom i co im tam opowiadam, zwłaszcza w ramach wstępu do prawoznawstwa. Opowiadam im tam między innymi łacińskiej terminologii prawniczej i buduję ten wykład wokół takich sentencji. Profesorowie mogą przyjmować bardzo, różnie pojmować swoją rolę. Ja się natknąłem parę lat temu, profesor Łętowski, kiedyś posłałem ten artykuł, on jest bardzo ciekawy, taki węgierski konstytucjonalista i teoretyk prawa, Andrzej Jakab, napisał na łamach takiego czasopisma internetowego German Law Journal, taki przezabawny, prześmieszny, ale właściwie niezwykle ironiczny artykuł. Znaczy, spróbował podzielić profesorów prawa. Jak oni pojmują swoją rolę w systemie prawa? No właśnie jako ten trzeci element tego magicznego trójkąta. No mówi tak. Są, wyróżnia takich kilka typów profesorów w zależności od ich stosunku do prawa i ich stosunku do słuchaczy. A więc podejrzewam, że głównie naszych studentów, w naszym przypadku profesorów uniwersytetu. Więc mówi, po pierwsze, są tacy profesorowie, którzy są profesorami wyroczniami. Legal oracle, taka wyrocznia prawda. No ci mówią sędziom, czym jest prawo. Tak? Po drugie, są tacy profesorowie, którzy sobie przyjmują rolę proroków. Znaczy ci z kolei mówią sędziom, jaka decyzja jest słuszna. Po trzecie, mogą być jacyś profesorowie reformatorzy, a ci z kolei radzą prawodawcy. Jakie powinno być prawo, jakie prawo należy uchwalać. Są także, to jest czwarty typ w tej typologii Andrzeja Jakaba, profesorowie humble clerk, czyli jakby pokorni urzędnicy. No oni z kolei wyjaśniają prawnikom i studentom prawa, co konkretnie zrobili sędziowie i prawodawcy, ale nie oceniają, tylko po prostu opisują. Są profesorowie mądrzy pragmatycy, do takich na przykład zalicza Jakab Richarda Postnera. To są tacy sędziowie, tacy profesorowie, którzy radzą sędziom, jaka decyzja będzie społecznie użyteczna. Niekoniecznie sprawiedliwa, być może niekoniecznie zgodna z prawem, ale społecznie najlepsza, społecznie najlepsza w sensie jej użyteczności. Są też profesorowie, których Jakab określa mianem własnych refleksów, własnych odbić. No ci z kolei teoretyzują o prawie i prawoznawstwie na potrzeby innych uczonych. Jakby żadna inna publika się nie liczy, tylko liczy się własne gremium akademickie. No i wreszcie są także profesorowie, możemy ich także w Polsce spotkać, profesorowie gwiazdy mediów. Oni mówią opinii publicznej, czym jest prawo. Być może to nie jest wyczerpujący katalog, ale na tej podstawie buduje taką tabelkę Andrzej Jakab i pokazuje jak bardzo różne, jego tekst jest bardzo ironiczny, on jakby postuluje, żeby spróbować, nie próbować stworzyć demiurga, który połączy te wszystkie role od wyroczni aż po gwiazdę mediów, ale żeby trochę zracjonalizować. No więc ja myślę tak, że w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ten trójkąt prawodawca, sąd, profesor nam się kompletnie rozjechał. Także nagle wskutek różnych zdarzeń mamy do czynienia z takim układem dwubiegunowym, a mianowicie po jednej stronie jest prawodawca, a właściwie większość parlamentarna, która uchwala prawo i no, współpracujący oczywiście z tą większością, współpracująca władza wykonawcza i niektórzy profesorowie, którzy no, próbują legitymizować, usprawiedliwić pewne działanie, nawet jeśli to się wymyka pewnym paradygmatom prawoznawstwa, nawet się nie mieści w owych minimarii juridica, o których pisze. Na drugim biegunie znaleźli się nagle sędziowie, którzy są przedmiotem ataku ze strony tej władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i większość doktryny. Więc mamy układ taki dwubiegunowy, takiego konfliktu, którym się ten trójkąt kompletnie rozjechał, a może nawet jest jeszcze gorzej, dlatego że ten pierwszy biegun tak naprawdę nie jest biegunem prawodawcy i nie jest biegunem szczerych, rzetelnych opinii prawnych tej części akademickiego środowiska profesorskiego, prawniczego, które,
który jakby próbuje, buduje tam taką legitymację teoretyczną dla pewnych decyzji. Tylko sytuacja jest jeszcze gorsza, dlatego że tak naprawdę to nie chodzi o prawodawcę, tylko to, co nazywamy eufemistycznie centralnym ośrodkiem dyspozycji politycznej. Więc pani profesor Skąpska, jesteśmy po imieniu, każdego nie było cię, ale chciałem powiedzieć, że mój wykład staram się być, że był dopełnieniem, także w sensie graficznym do tego. A mianowicie na plakacie twojego wykładu był pęknięty paragraf. I przedstawiłeś, na czym to pęknięcie tego paragrafu polega w postaci nihilizmu prawnego. Ja obiecałem, nie wiem, czy mi się udało, ale obiecałem, że spróbuję skleić ten paragraf, przynajmniej na poziomie doktrynalnym, przez odwołanie się do minima juridica i tych podstawowych sentencji prawniczych. No bo właściwie, jeśli sytuacja się tak rozwinie, to jakby część świata akademickiego prawniczego, do której należę, właściwie stoi przed takim poważnym dylematem. Mianowicie, pierwsza możliwość jest taka, że prawoznawstwo się jednak obroni. Prawoznawstwo się obroni w zakresie tych minima juridica, ale owo otoczenie polityczne pójdzie swoją drogą i tak. To oczywiście jest dla prawoznawstwa pewien dramat, dlatego że to będzie ten refleks, będziemy tworzyć teorię dla teoretyków. To znaczy niespecjalnie te nasze pomysły będą przenikały na przykład do praktyki, już nie mówię o ustawodawcy, ale na przykład do praktyki sądowej, więc zamknie się to prawoznawstwo w jakimś kokonie. Druga możliwość jest taka, że, no, że te szeregi osób, które będą odchodziły od owych paradygmatów prawoznawstwa, kierowane jakimś politycznym koniunkturalizmem i wykorzystywaniem prawa dla celów instrumentalnych, te szeregi się będą poszerzały. To się może zdarzyć oczywiście i my w końcu, kto jak kto, ale to grono, w którym jesteśmy, no pamiętamy takie czasy i to przez końcu nie jest taka odległa przeszłość, kiedy to prawoznawstwo służyło takim instrumentalnym celom. Ja się przed tym bronię za wszelką cenę. Poszukałem sobie tej obrony w owych minima juridica i poszukiwania jakichś w inspiracja. Ja oczywiście nie traktuję, ta książka nie ma charakteru historycznego, prawda? Raczej jest taką próbą zrekonstrukcji jakichś podstawowych paradygmatów, na których prawoznawstwo się po prostu musi opierać i tak się kończy ten ostatni rozdział. Też sam jakąś tam sentencję ułożyłem. Tak było, jest i będzie. Mam nadzieję. Dziękuję Państwu za uwagę.